Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Horoskopy. I tym razem będzie to horoskop na miesiąc dla Wagi. Kochani, pytacie, kiedy skorpion, kiedy strzelec i tak dalej. Staram się Wam dodawać codziennie jeden horoskop. Bądźcie proszę cierpliwi. Nikogo nie pominę i w swoim czasie ten filmik się pojawi. Zatem patrzymy, jak to wygląda tutaj. Waga dla lipca. Waga w lipcu i tutaj jest horoskop dla Wagi. Horoskop dla Wagi w lipcu. Jak to będzie się ten lipiec rysował? Jak ten lipiec się będzie rysował dla Wagi w lipcu? I teraz tak. Kapłan, karta śmierci, siódemka kielichów. Król kielichów. As kielichów. Drzewko życia. Giermek monet. Trójka mieczy. Dziewiątka mieczy. Królowa mieczy. Piątka kielichów. Głupiec. I królowa kielichów. Księżyc. Dwójka monet i dziewiątka buław. I takie oto karty ja wyciągnęłam dla Was, kochane wagi. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie te zdrowotne, bo one mi się jako pierwsze tu pokazały, żebyście zwrócili uwagę na ręce, bo mi się tu ręce bardzo mocno pokazują. Dla Pani woda w organizmie jest problemem, albo zostaje woda w organizmie. To też może się definiować w układzie krążenia. I teraz tak, w aspekcie zawodowym. Będą jakieś delikatne rotacje. Mam tutaj zmianę w kwestiach zawodowych. Jedni będą tutaj podążać w kierunku doszkoleń w kwestiach zawodowych. Giermek monet to jest doszkolenie się. Również nowa droga tutaj. Coś mi przerwało, w zasadzie ktoś zadzwonił do drzwi. Zatem jeszcze raz, kochane wagi. W kwestiach zdrowotnych zostało Wam powiedziane, kwestie zawodowe zaczęte, czyli do szkolenia nowa droga również mi się tutaj pokazuje i też zmiana miejsca pracy może się tutaj pokazać, ale z tym zmianą miejsca pracy mi się to pokazuje coś w obsuwie czasowej, że coś miało się zadziać, ale może się to jakby przeciągać, przesuwać i to nie jest jakby z Waszej winy, tak jakby okoliczności zewnętrzne miały na to wpływ. I teraz tak, mam też pokazane, że kobiety spod znaku wagi w tym miesiącu również przejdą ważną dla siebie transformację. Zakończą jakiś stary schemat, który gdzieś tam, w którym tkwiły. O, może w ten sposób powiem. Stary schemat, w którym tkwiły kobiety. Również w ogóle runie jakaś iluzja, jeżeli chodzi o kwestie te uczuciowe. No, mam pokazane, że klapki z oczu spadną, różowe okulary spadną na tej zasadzie. Ja również mam pokazane, że na waszej drodze może stanąć dla pań, które poszukują właśnie partnera na życie, może się tutaj pojawić mężczyzna, który będzie gotowy na tworzenie relacji partnerskiej takiej już długo, długo. Ktoś, kto będzie w stanie się określić, zdeklarować. Taka jest historia. Nowe uczucie, nowa miłość dla osób spod znaku wagi, jak i mężczyzn, tak i kobiet. Tak mi się to rysuje. To jest w przeciągu do 3 tygodni właśnie lipca. Również mam pokazane, że kobiety, które są w relacjach małżeńskich, tak, może tutaj doskwierać, czy też powodować taki dyskomfort kobieta, czyli mama męża, tak, czyli teściowa. Albo siostra, która jest znacznie starsza, tak? Dyskomfort ze strony męża od kobiety starszej co najmniej o pokolenie. Aspekt dziecka mi się tu pokazuje w negatywie, tak jakby miało was to w jakiś ten sposób poróżnić, tak? Na tej zasadzie. Taka jest tutaj historia. Również panowie tutaj, idąc w kierunku spraw uczuciowych, mogą wreszcie odetchnąć z ulgą, bo na waszej drodze stanie ta właściwa kobieta. Ona będzie się bała wejść w relację z wami.
ale to będzie tylko chwilowe. To, co ją spotkało w przeszłości, może rzutować na przyszłość, ale to też odejdzie. Taka jest tutaj informacja. Zatem pierwszy tydzień lipca dla wagi mi się pokazuje, zwłaszcza dla kobiet, transformacja. Tak, to jest do 3 tygodni, ale już mi się to w pierwszym tygodniu pokazuje. Tak, transformacja. To, co było iluzją, odpadnie. Wszelkie kłamstwa, które gdzieś tam w waszym kierunku były kierowane, masło myślane, przepraszam, w każdym razie wszelkie kłamstwa, które były i realizowały się wokół was, zakończy się to. Wy odkryjecie wszystkie niecne zamiary w waszą stronę. Później mi się pokazuje ta historia, zaczynam od nowu w kwestiach uczuć. Również mi się pokazuje, iż w historiach zawodowych, czy też do szkoleń, jeżeli byście chcieli tutaj poprawiać swoje kwalifikacje, jak najbardziej będzie to możliwe. Nie będzie to łatwa droga, bo mam pokazane, że będzie trzeba coś poświęcić, aby to uzyskać, tak? Jest tu giermek monet, ale on jest przy trójce mieczy. Na to mówi mi, że doszkolenie, które gdzieś tam, czy podwyższanie kwalifikacji, czy też nawet staż możliwy, będzie taki trudny. To znaczy muszę poświęcić coś, aby zyskać później znacznie więcej na takiej zasadzie. To też się tu rysuje. Co jeszcze, moi drodzy? Tutaj jest pokazana historia odnośnie właśnie tej kobiety rodzinnej ze strony partnera męża, tak? Czyli to może być teściowa, przyszła teściowa, albo też siostra znacznie starsza, która wprowadza dyskomfort odnośnie młodych osób. To mogą być dzieci. Tutaj te zmiany zawodowe, które się mogą realizować, są jakby odciągane w czasie. One się zadzieją, ale musicie się liczyć na przesunięcia czasowe. Mężczyźni, którzy szukają kobiety, raz jeszcze powtarzam, jest tutaj przy was kobieta, która będzie prorodzinna, która będzie patrzyła w związek, będzie patrzyła w to, w swojego mężczyznę, o, na tej zasadzie. Również panie powinny zwrócić uwagę na bóle głowy, które mogą się pojawiać, gdy już te sygnały macie, a karty mi to zaznaczają, warto by było sobie to sprawdzić, jakie jest tego podłoże, tych bóli głowy, tak? Na tej zasadzie. Reasumując, ja mam wrażenie, że dla wagi lipiec będzie taką transformacją w każdej sferze życia, i uczuciowej, i zawodowej, i finansowej. Nie mam tutaj jakichś sytuacje, które miałyby was bardzo mocno niepokoić na tą chwilkę, ale też tutaj nie powiem, że będzie to taki miesiąc, który uznacie za pozytywny, ale też za zły, nie taki. No, spodziewałam się czegoś lepszego, o, na tej zasadzie. Również, moi drodzy, zwróćcie uwagę na osobę starszą, jeśli chodzi o waszej rodzinie. Mam pokazane, iż tu jest potrzeba jakby konsultacji lekarskiej przy kobiecie rodzinnej. Taka jest informacja. Zatem ja wam dziękuję, moi drodzy. To jest horoskop dla wag na lipiec. Wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce.